Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z chęcią bym chciał nawiązać do jednego tematu, o którym już mówiłem na swoim kanale. Też będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, ale to tak nieco, można powiedzieć, ironicznie, trochę zabrzmi, bo będziemy walczyć przez dzieło też masowe. Dzieła w zasadzie lub serię dzieł należałoby powiedzieć. Chodzi o przygody pewnego bimbrownika, Jakuba Wędrowicza, które autor Andrzej Pilipiuk, uważam, pisze w sposób znakomity. Szkoda, że tak rzadko, ale wiem, nad dobrym dziełem trzeba się nagłowić. Przeważnie są to krótkie opowiadania, chociaż zdarzają się dłuższe. I co w nich cenię? Cenię w nich przede wszystkim to, że są napisane ze świetnym humorem, że nie są nudne, nie ma ani jednego nudnego zdania oraz, że w zaproponowaną fabułę pisarz wplata bardzo wiele informacji z archeologii, historii, z etnografii oraz, przepraszam, z innych dziedzin nauki, sztuki. Oraz no, zwykłego życia, należałoby powiedzieć. Dlatego są to książki łączące przyjemne z pożytecznym, czyli wspaniałą rozrywkę świetnego humorystycznego fantazy o bimbrowniku, czarodzieju oraz mieszkańcu zapadłej wsi we wschodniej Polsce. No może nie tak do końca zapadłej, ale jeszcze pokazujące różne dziedziny życia oraz wiedzy mogące czytelnika zachęcić do samodzielnych studiów nad czymś lub zainspirować. No i także jest tam pokazana sylwetka człowieka o poglądach nieprzystających do dzisiejszego zbzikowanego i zepsutego dobrobytem świata, który jest niejako pariasem poglądowym, ale warto się nad poglądami tego pariasa też zastanowić i zastanowić się, czy wszystko, co we współczesnym świecie widzimy, jest oby dobre i czy jest oby dobrze nam serwowane. Wszystkiego dobrego.